Dobra, no to teraz. Dobra, nie ma nikogo. Nie ma z tym sundaku. A! Ała, kurde! Dobra, biegnę, biegnę, szybko biegnę. Kurde. Ło! Dobra, zabity. Dobra, kurde. Będę lepszy działa. Biegnę. Ha, bla, 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 bla. Ile ich tutaj jest? Filip, rogu! Mroczny! Żyjesz? No, żyję. Co ci jest? To coś. Ugryzło mnie. Chyba. Musimy cię zabrać, kurde. Nie wiem. Dobra, chodź. Dobra, no. Weźmiecie, obrazy cię wezmę. Dobra. To dobra. To chodź. Dobra, to cię wezmę i biorę cię. Ach, dobra. Mroczny, jak się czujesz? Dobrze. Wiesz co, teraz tak. Witam. Kurde, boję się go. Co ty robisz? Boję się tego zombiaka, więc... Zabiłem go. Wiem o tym, ale się go boję. Że wiesz, że stanie. Mam już... Dobra, a w ogóle dobra. Gdzie on cię ugryzł? Gdzie on cię ugryzł? W ramię. No to przynajmniej dobra, przynajmniej tyle, będzie troszkę... Bo jakby cię w łeb ugryzł, no to byś już dawno był tym zombiakiem. Więc wiesz. Dobra. Ale i tak mogę być nim, tak? Właśnie tego to ja nie wiem. Musiałbym na pewno wziąć tego tutaj stąd. Stary. Filip. No, poczekaj. Wezmę tego. Tareki. Z tej skrzynki. No. Daj mi je. Działa. Dobra, trzymaj. Powinno opóźnić objawy. Wiesz co, jakby coś to krzyczy, ja pójdę tam jakby coś do tego do swojego biura. Tutaj. Jasne. Dobra, no to biegnę. Muszę wejść, kurde. Ech. No to musimy robić te papierkowe roboty, bo kurde, trzeba zobaczyć jak się ten. Taka analiza jest. Więc dobra, zobaczę. Kurde. Nie mogę się poddać tak łatwo. Już nie mogę powiedzieć, że to jestem. On coś mówi? Słucham go. Ach, kurde, no... nie wiem, jakie to mam powiedzieć mrocznemu, ale chyba tego się nie da wyleczyć. Kurde. Co to było? Ktoś tu zamyka mi drzwi, czy co? Leży tam? Ej, gdzie on jest? Jezu, ej, gdzie on jest?
przyjść tutaj na chwilę, żeby ten sobie porozmawiać? Gdzie on tu jest? Tu jestem. Ła! Nie strasz mnie. Wystraszyłeś mnie, mężczyzna. Czemu wstałeś? Powinieneś leżeć. Do toalety chciałem. A. Choć tu nie mam toalety, ale dobra. Idź tam leżeć tutaj, więc też. Nie trzeba. Ach. Dobra. No to wiesz co, teraz tak, ty zostań w bazie. Lepiej się zamknij tam w jakimś tam pokoju, żeby zrobić coś. Co? Zamknij się tam w jakimś tym, daj sobie karteczkę, że tam jesteś, aby coś to cię ten, jakby coś tam się wejdę tam. A ja na razie lecę na ten. Na zwiady lecę. No. Więc dobra. No to ja lecę. No to ten. No to pa. Dobra, no to idziemy do tego mrocznego, no bo kurde. Jaka ładna miasta. Mam antidotum, ale musielibyśmy pójść do szpitala, tam jest teraz sieroje od tych zombiaków. Nie no, no, co mam mówić, jasne. Dobra, to wchodzimy. Jaka ładna sala. Nie, ja musiałem ją. Stoję? Siema. Właśnie przyszłam teraz, więc wiesz. Wiesz co, tak, mam. Wiesz co, mam antidotum, ale musielibyśmy pójść do tego, do szpitala. Dobra, teraz tak. Musimy pójść do szpitala, ale ty jesteś ugryziony, co nie? To cię zombiaki teraz nie powinny atakować. Dlatego wezmę od ciebie próbkę, co nie? Twojego DNA i sobie ją wszczyknę. Żebyśmy. Nie? Chcesz, żebym umarł? Nie umrzesz, ty możesz poczekać na mnie, ja wezmę tam. No tak, nie, ja mogę. Ej, a właśnie, to zapomniałem, że jestem synem diabła i tego. A to są przecież zombie, to są przecież syn diabła, no to wiesz. Dobra, to tak, to ja nie potrzebuję twojego DNA, ale ty też nie będziesz atakowany, więc wiesz, lepiej, żebyśmy. Tylko ten. Więc dobra. To tak, ty się przygotuj i lepiej. Lepiej tylko ten, uważaj, bo wiesz, zębiaki nie są też jakoś za bardzo miłe czasami, będą wąchały nas. Więc wiesz co, to tak, ty się tu przygotuj, zjedz jakiś tam szybko śniadanko czy coś, a ja idę tam po ten, po auto nam idę. Dobra, to ja idę. Upię drzwi, nie chcą się otworzyć. I tak, one są niepotrzebne. Dobra, mamy tutaj dwa auta. Tak, ja to auto przygotuję jedynie do podróży. Teraz wiedziałem, że z auta będzie. Tak, ja to podniosę, tą bramę podniosę. Filip, jesteś tu? To jestem. Kim ty jesteś? Nie. To ja jestem. Już cię nienawidzę. Słuchaj, czemu otworzyłeś bramę? No będziemy zaraz wyjeżdżali, przecież będziemy. Słuchaj, co zrobiłeś z drzwiami? Nie chciały się otworzyć. Dobra, to teraz tak, zabierz sobie już coś. Co? Jesteś gotowy? No. To teraz tak, ja pójdę otworzyć bramę, a ty wyjedź, okej? Okay? Ty wyjedź i ja będę prowadzić, żeby wiesz. Bo ty nie jesteś jakoś za bardzo ogarnięty teraz jeszcze, więc... No. Dobra, otwieram i wyjeżdżaj, wyjedź tylko. A ja tutaj... Dobra, czekaj. I wsiadę jako pasażer, a ja tutaj już... Ej. Ciało. Dobra. Gotowy? Ej, nie! Poczekaj, bo wyjadę z tych ciał, bo mnie denerwują. Dobra. Możemy jechać. Ach, ile ciał. Musimy teraz posprzątać, bo kurde nie wyjedziemy w końcu kiedyś. No to jest sprzątaj. No to ja posprzątam, jak będziemy, troszkę będzie bezpiecznie, bo teraz jeszcze wiesz. Bezpiecznie to nie jest. Ale jakim stopniu ma być bezpiecznie? Jak troszkę te fale zombie opadną, bo teraz to ja zabiłem ponad 5 zombie, jak ja, o kurde. 5 fal zombie musiałem zabić. Dobra, przejedź go. Przejedź go, co ty robisz?
Nie widzę dobrze, kurde. Umiesz. Jestem ślepy dzisiaj. Brawo, zabiłeś zombie. Poczekaj. Teraz tak. A tu ustawię auto. Dobra, ustawiam auto. I teraz tak. Słychać te zombie, że one tam są. Więc uważaj. Właśnie tych żołnierzy sobie. Tak, też i tam zombie są. Uważaj. Dobra, mrocznik teraz tak. Nie strzelaj do nich, tylko idź. Weź sobie lepiej pięści sobie weź. Wytasz sobie weźmy pięści, poczekaj. Gdzie tutaj mam takie... No bo nie mogą nas zauważyć, że mamy broń, bo wiesz. Przecież one są głupie, nic nie wiedzą, no tak samo jak ja, na pół metra. Sam nie strzelaj, bo cię przecież szybę zauważą. Już jeden cię widzi, nawet dwa. Dobra, ale one jak ma, one wiesz, jak one są ślepe, no to wiesz. Poczekaj tutaj, poczekaj. Chodź. Jestem pizzacą. Powoli. Chodź powoli. Cichutko, powoli. Powoli. Filip, głowa mnie boli. No to idziemy, chodź, w takim razie chodź. Bo są za głupie, żeby teraz... A? Osuń się, stary. Chodź. Chodź tutaj. Tutaj, do mnie! Chodź. Tutaj. Po co? No bo tutaj zamukrujemy się. Chodź tutaj. Nic co zrobimy? Teraz tak. Ja tutaj ustawię nam z mojej kieszeni jakieś tam skrzynie. To ustawię tutaj z mojej kieszeni. Mój kaloryfer. Auć! Poczekaj, zaraz wstanę. Za dużo tych skrzynek tu wziąłem. Poczekaj, zaraz wstanę. Ej, dobra, wstałem już. Okej, fajnie. Poczekaj, sobie moje bronie z kieszeni wezmę, bo ich nie wziął, bo i ten. Bo wiesz, jak nim. Dobra. Dobra, biorę moje kieszenie, które tam, bo tam je wsadziłem, więc trzeba sobie wziąć. Dobra. Teraz tak, poszli tutaj w tym miejscu, jak się położysz, no to po prostu... Poszli tutaj w tym miejscu. Masz, no teraz tak, ja tutaj, bo tu mam ten pistolet, co nie mam. Teraz tak. Jakiś ten rewolwer. Dobra. Nie bój się, ja ci nic nie zrobię, tylko ci wstrzyknę lekarstwo. Dobra, może troszkę, troszkę zawoleć. Ech. Uważaj, jeszcze muszę pięć, jeszcze muszę pięć razy. Teraz ci muszę wstrzyknąć tutaj. W jaja i jeszcze nogę. Nogę. I tutaj i trochę wstrzyknę, więc trochę może zaboleć bardzo teraz. Mnie nigdy nie boli. Dobra. Dobra, to teraz tak. No to teraz po prostu musimy czekać, aż wyzdrowiejesz. Inaczej się nie da, więc wiesz. Ja tutaj zombiaki zabiję, te zombiaki tutaj. Co zostaw! Nie musisz. Je zabiję, żeby... Nie musisz. Ja idę zabić. Ty tu leż. Bo inaczej sam cię wezmę, ale siłą. Iść na nie! Co ci szkodzi? Skończyła mi się amunicja w tym. Dobra, tutaj zabiję te zombiaki teraz. Pomóż ci, Filip? Nie, leż tam. Mówię, leż! Ale już wy... Ale już leż. Dobrze się czuję. Leż. Ale ja ci mówię, że się dobrze leż. Czuję. Bo co mi zrobisz? Zabijesz mnie? Nie, wezmę cię siłą. Mówię, leż, masz leżeć, bo to lekarstwo nie działa. Nie potrzebuję. Leż! Bo? Tego nie było. Nikietami? Nie. Bo cię wezmę
mocą. To cię wezmę mocą. Nie wiem, patrz jak się dobrze czujesz. Masz leżeć, bo to jest lekarstwo, nie tak szybko to działa. Jeszcze zabiję te takie szczątki. Leży. Właśnie widzę. Widzisz leży, no nie widzisz? Ja sobie tu usiądę na swoim krzesełku z kieszeni. Tak na wszelki wypadek, tylko tak, tylko nie tym. O. Odwróć sobie. Ja właśnie odwrócę sobie. Dobra. O, zostawię, nie. Dobra. Nie. No to ty tu masz leżeć, a ja będę tutaj patrzył na ciebie cały czas. Co się stało? Zasnąłeś. To nie zasnę tym razem. Jezus Maria, Filip, nie chrap! Co jest? Co jest? Stałeś, idiota. A, to już nie zasnę. Ja na pewno. Mamo, jak nie chcę do szkoły. Mamo, ja dostałem piątkę, tak, dostałem piątkę. Tato, weź mnie tam nie pal za karę, że dostałem dwójkę. Nie, przepraszam, że dostałem jedynkę. Nie, przepraszam, jedynka to jest przecież dobrze w piekle. Piątkę, proszę, nie mów, że nie pal mnie za to, że dostałem piątkę. Proszę cię, proszę. Filip! Filip! Co jest? Już tak 7 godzin leżę. Nieważne. Już? Jeszcze musi godzinę poczekać. Ale się miło śpi. Co jest? Ale nie, muzyki nie słychać. Poczekaj sobie w opcjach, zobaczę. Poczekaj sobie w opciach, zobaczę, no to wiesz, no bo... No bo ostatnio wiesz, tak, to sobie musiałem w mózgu ściszyć muzykę. Dobra. Teraz spróbuj. Nie. Filip, już godzina minęła. Dobra, możemy iść. Okej, fajnie. No to chodź. Tutaj za ziemniaki, więc wiesz. Okej. Powiem się teraz lepiej. Czemu słyszałem pikanie tego? Też nie wiem, dlaczego słyszałem takie pikanie. Wiesz co, jak się dobrze czujesz, to idziemy na ten, idziemy na tych, na tamtego, wiesz. Chodź dalej ze mną. Wiesz? Chodź. A co, grozisz mi? Nie. Skąd się tam auto wzięło? Samochód. Czemu nawet ty? Uważaj, będą nas zaraz atakowały. Magicznie, dziwnym trafem akurat, nie wiem dlaczego. Wcale w mojej kieszeni nie użyłem takiego czegoś, żeby mi się udało. Wiesz co, ja mojego miecza świetnego, którego dostałem od matki. Powiem ci, ale tu mi zacina. 5 FPS-ów mam. Dobra, zaraz nie będzie tak.
chyba żebym cię nie poradził na przykład piorunem. Nie mam amunicji! A, no to byś tej innej broni, to masz przecież. Nic nie wziąłeś mi z parkingu. A. Bo wiesz... No to masz miecz twój... Czemu swojego miecza nie masz? Zostawiłem go w domu. Ale ty głupi jesteś, no. Mam tylko ten pusty pistolet. Well. Chyba załatwiłem tego tutaj. Ej, słyszę dalej tych strażników. Gdzie oni są? Wiesz co, ja pójdę sobie do strip klubu, bo mi interesuje, co tam jest.